Przeczytajmy 5 Mojżeszową, 32 rozdział, 35 wiersz. Pomsta do mnie należy, ja odpłacę do czasu, gdy zachwieje się ich noga, gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczenia. Ich noga potknie się we właściwym czasie. W wierszu tym pokazana jest groźba gniewu Bożego, mającego spaść na nieprawych, niewierzących Izraelitów, którzy przecież byli widzialnym ludem Bożym i mieli do dyspozycji środki łaski. Ale pomimo wszystkich cudownych dzieł dokonanych dla nich przez Boga, byli, jak pokazuje wiersz 28, pozbawieni rady i nie rozumieli tych cudów. 28, gdyż są narodem pozbawionym dobrej rady i nie ma w nich roztropności. Mają wszelakie dobra niebieskie, wydali gorzki i trujący owoc. Mimo że mają wszelakie dobra niebieskie, wydali gorzki i trujący owoc, jak podają dwa poprzednie wiersze. Wiersz, który wybrałem dla dzisiejszego rozważania, ich noga potknie się we właściwym czasie, wydaje się wskazywać na następujące cechy kary i zniszczenia, na które narażeni byli ci nieprawi Izraelici. Po pierwsze, to, że zawsze byli oni narażeni na zgubę. Tak jak ten, który stoi bądź kroczy po śliskich drogach, zawsze jest narażony na upadek. Wskazuje to na sposób, w jaki nadejdzie ich zguba, co jest zobrazowane poprzez potknięcie się. Tę samą myśl wyraża Psalm 73, 18 wiersz. Zaprawdę postawiłeś ich na śliskim miejscu, wrzucasz ich do przepaści. Po drugie, ten wiersz pokazuje to, że zawsze byli narażeni na nagłą, niespodziewaną zgubę. Ten, który kroczy po śliskim gruncie, w każdej chwili może upaść. Nie może przewidzieć, czy za chwilę będzie stał, czy też upadnie, a kiedy upada, upada od razu, bez ostrzeżenia. Jest to również wyrażone w Psalmie 73, 18 i 19 wiersz. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże niszczeją, jakby jednej chwili. Po trzecie, ten wiersz pokazuje to, że narażeni są na upadek z własnej winy. Nie padają popychani ręką kogoś innego. Ten, który kroczy po śliskim gruncie, może upaść pod własnym ciężarem. Po czwarte, ten wiersz pokazuje to, że jedynym powodem, dla którego jeszcze nie upadli i nie padają teraz, jest to, że nie nadszedł jeszcze wyznaczony przez Boga czas. Powiedziane jest, że kiedy nadejdzie właściwy czas, bądź czas wyznaczony, ich noga się potknie. Zostaną wtedy pozostawieni, by upaść jako ci, którzy są pochyleni pod własnym ciężarem. Bóg nie będzie już dłużej ich podtrzymywał na tych śliskich miejscach, lecz puści ich, a wtedy w jednej chwili spadną ku zatraceniu. Ten, który stoi na śliskim, pochyłym gruncie, na skraju czeluści, nie może się sam ostać, gdy zdany jest tylko na siebie. Natychmiast upada i ginie. Na podstawie powyższych stwierdzeń chcę przedstawić następujący wniosek. Nic innego nie powstrzymuje ludzi nieprawych przed wiecznym piekłem, jak tylko Boże upodobanie. Jako Boże upodobanie mam na myśli upodobanie suwerenne, Jego arbitralną wolę, która nie jest ograniczona żadnymi zobowiązaniami czy przeszkodami, gdyż niczemu innemu jak tylko ręce Bożej bezbożni zawdzięczają to, że jeszcze nie zginęli. Prawdę tego spostrzeżenia można zauważyć po przyjrzeniu się dokładnym tym myślom, które za chwilę wymienię. Po pierwsze, Bogu nie brakuje mocy, by w dowolnej chwili wrzucić bezbożnych do piekła. Kiedy powstaje Bóg, ludzkie ręce na nic się nie przydadzą. Najsilniejsi są bezsilni wobec Niego,
i nikt nie może niczego wyrwać z jego ręki. On nie tylko może wrzucić bezbożnych do piekła, lecz on to także czyni bez najmniejszego oporu. Czasami ziemski władca napotyka spore trudności z poddaniem sobie buntownika, który znalazł środki na to, by schronić się za fortyfikacjami i umocnił się dzięki dużej liczbie swych naśladowców. Lecz nie tak jest z Bogiem. Nie ma takiej twierdzy, która mogłaby zapewnić jakąkolwiek ochronę przed mocą Bożą. Mimo iż olbrzymie zastępy przeciwników Boga jednoczą się ręka w rękę, łatwo zostaną zniszczeni. Są oni jak wielka kupa plew, którą zmiecie wicher, bądź niczym ogromne suche ściernisko wobec pochłaniających je płomieni. Łatwo jest nam nadepnąć lub zgnieść robaka. Gdy widzimy, jak pełza po ziemi, tak samo łatwo jest nam przeciąć bądź przepalić cienką nić, na której coś wisi. Bogu równie łatwo jest wtedy, kiedy będzie mu się tak podobało, wrzucić przeciwników do piekła. Kimże jesteśmy, by myśleć, że możemy się ostać przed tym, przed którego groźbą drży ziemia i przed którym pękają skały? Po drugie, ludzie ci zasługują na to, by ich wrzucić do piekła. Boża sprawiedliwość nigdy nie stoi tu na przeszkodzie. Nie sprzeciwia się użyciu przez Boga mocy, by ich zniszczyć w dowolnym czasie. Wręcz przeciwnie. Sprawiedliwość głośno woła o wieczną karę za ich grzechy. Boża sprawiedliwość tak mówi o drzewie, które przynosi owoce Sodomy. Zetnijcie je. Po cóż jeszcze ziemię zajmuje? Łukasza 13:7. Miecz sprawiedliwości Bożej wciąż wisi nad ich głowami i nic innego nie powstrzymuje go, jak tylko ręka suwerennego miłosierdzia i woli Bożej. Po trzecie, oni już są potępieni wyrokiem skazującym na piekło. Nie tylko sprawiedliwie zasługują na wrzucenie do piekła, lecz wyrok prawa Bożego, owego wiecznego i niezmiennego prawa sprawiedliwości, które Bóg ustanowił między sobą a ludzkością, stoi przeciwko nim, tak, że już są związani, by pójść do piekła. Ten, kto nie wierzy, już jest osądzony, jak mówi nam Jana 3:18. Tak więc właściwym miejscem każdego nienawróconego jest wieczne piekło. Należy on do niego, jak powiedziano, jesteście z niskości, Jana 8:23. Tam właśnie zmierza taki człowiek i jest to miejsce, które wyznaczają mu sprawiedliwość, Słowo Boże oraz wyrok Bożego niezmiennego prawa. Po czwarte, tacy bezbożni są przedmiotem tego samego gniewu Bożego, który objawia się w wiecznych mękach piekielnych. Powodem zaś, dla którego nie idą do piekła w tym momencie, jest nie to, że Bóg, w którego mocy się znajdują, nie gniewa się na nich tak mocno, jak na wiele innych nędznych stworzeń, które już teraz są dręczone w piekle, i które teraz odczuwają i doświadczają na sobie srogości Jego gniewu. Bóg o wiele bardziej gniewa się na wielu z tych, którzy teraz zamieszkują ziemię, niewątpliwie także na wielu z tych, którzy są dzisiaj na tym zgromadzeniu, a którzy być może są spokojni, niż na wielu z tych, którzy znajdują się teraz w wiecznych płomieniach piekła. To, że nie wypuszcza ich ze swej dłoni i nie zabija ich, nie dzieje się dlatego, że Bóg nie myśli o ich nieprawości i nie czuje się z tego powodu obrażony. Bóg nie jest im podobny, chociaż oni tak sobie to wyobrażają. Gniew Boży płonie przeciwko nim. Ich zguba nie drzemie. Otchłań jest gotowa. Ogień jest przygotowany. Piec jest już gorący, gotowy na ich przyjęcie. Teraz świecą i huczą płomienie. Błyszczący miecz jest naostrzony i wisi nad nimi.
Pod nimi zaś wieczna czeluść otworzyła swą gardziel. Po piąte, diabeł stoi w pogotowiu, by w chwili, w której pozwoli mu na to Bóg, dopaść ich i pochwycić jako swą własność. Należą do niego i ich dusze są w jego posiadaniu i pod jego panowaniem. W Łukasza 11:21 Pismo Święte przedstawia ich jako jego dobra. Łukasza 11:21. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Demony śledzą ich, zawsze stojąc po ich prawicy, czekając na nich niczym głodne, chciwe łupy lwy, które patrzą na swą ofiarę z nadzieją jej zdobycia. Lecz teraz czekają, powstrzymywane. Kiedy Bóg cofa swą dłoń, która je powstrzymuje, w jednej chwili dopadają dusze swych nędzników. Starodawny wąż otwiera na nich swą paszczę. Piekło otwiera szeroko swe wrota na ich przyjęcie i gdy Bóg na to pozwolił, zostaliby natychmiast pochłonięci na swą zgubę. Po szóste. W duszach bezbożnych ludzi panują siły piekielne, które szybko rozpaliłyby się i zapłonęły ku piekłu, gdyby nie powstrzymujące działanie Boga. W naturze człowieka cielesnego położony jest fundament wiecznych mąk piekielnych. To właśnie te nieczyste siły, które nimi władają i mają nad nimi pełną władzę, są żagwiami ognia piekielnego. Siły te są aktywne i potężne, niesamowicie gwałtowne w swej naturze i gdyby nie powstrzymująca je ręka Boga, szybko wybuchłyby, rozpalając w nich ten sam sposób, te same nieczystości, tę samą wrogość, co w sercach dusz potępionych, i zrodziłyby w nich te same męki, jakie są udziałem potępionych. W Piśmie Świętym dusze bezbożnych są przyrównane do wzburzonego morza. Izajasza 57:20. Na ten czas Bóg swą potężną mocą powstrzymuje ich nieprawość. Tak, jak powstrzymuje wściekłe fale wzburzonego morza, mówiąc: dotąd dojdziesz, nie dalej. Gdyby jednak Bóg cofnął swą powstrzymującą moc, wkrótce wszystko poniosłoby ono przed sobą. Grzech jest ruiną i nieszczęściem duszy. Jest zgubny w swej naturze i gdyby Bóg pozwolił na jego niczym niepowstrzymany rozwój, to nie byłoby niczego, co by w tak doskonały sposób przyczyniło się do nieszczęścia duszy jak grzech. Skażenie serca człowieka jest w swej wściekłości niepohamowane i nieograniczone. A kiedy bezbożni żyją na tym świecie, jest to niczym ogień przygaszony Bożym działaniem. I gdy pozwolono mu się tlić bez ograniczeń, rozpaliłby sobą porządek w naturze. I tak, jak teraz serce jest rynsztokiem grzechu, tak i grzech, gdyby nie był hamowany, natychmiast zamieniłby duszę w rozpalony piec, bądź piec ognia i siarki. Po siódme, dla bezbożnych nie jest żadnym nawet chwilowym zabezpieczeniem to, że nie dostrzegają teraz wokół siebie żadnych widzialnych znaków zguby. Dla człowieka naturalnego nie jest żadnym zabezpieczeniem to, że cieszy się teraz zdrowiem i że nie widzi obecnie żadnego sposobu, przez jaki miałby zejść z tego świata w wyniku, powiedzmy, jakiegoś wypadku. I że nie ma teraz żadnego widzialnego niebezpieczeństwa w jego sytuacji. Doświadczenia wszystkich wieków nieustannie pokazują, że człowiek jest na skraju wieczności i że następny krok prowadza go do innego świata. Niezliczone i niewyobrażalne są niewidzialne i zaskakujące sposoby i środki, przez jakie ludzie nagle schodzą z tego świata. Ludzie nienawróceni kroczą nad czeluścią piekła po spróchniałym moście, w którym są niezliczone, niewidoczne miejsca tak słabe, że nie wytrzymają ciężaru krączących po nich ludzi. Strzały śmierci lecą niewidzialne w samo południe,
i nawet najbystrzejsze oko nie może ich dostrzec. Bóg ma tak wiele różnych i niezgłębionych sposobów zabrania nieprawych z tego świata i wysłania ich na męki do piekła, że nic nie wskazuje na to, iż aby zniszczyć człowieka bezbożnego w dowolnej chwili, Bóg musiałby dokonać jakiegoś cudu, czy zacząć działać w niezwykły sposób. Wszystkie środki, przez które grzesznicy schodzą z tego świata, są w rękach Boga i przez to są tak uniwersalne i absolutnie poddane Jego mocy i postanowieniom, że to, iż grzesznicy w każdej chwili mogą pójść do piekła ognistego, zależy od woli Bożej tak samo, jak wykorzystanie bądź niewykorzystanie przez Boga tych środków. Po ósme, pieczołowitość i troska naturalnego człowieka, by zachować swe życie, bądź troska o zachowanie innych, nie zabezpiecza ich ani przez moment. Także o tym wydaje świadectwo Boża opatrzność oraz powszechne doświadczenie. Istnieje wyraźny dowód na to, że mądrość człowieka nie jest żadnym zabezpieczeniem przed śmiercią. Gdyby było inaczej, widzielibyśmy różnicę pomiędzy mądrymi i roztropnymi tego świata a pozostałymi ludźmi w przypadkach wczesnej i niespodziewanej śmierci. Lecz jak to jest naprawdę? Jak umiera mędrzec? Kaznodzieja twierdzi, że tak samo jak głupiec. Po dziewiąte. Cały wysiłek i plany bezbożnych podejmowane w celu uniknięcia piekła, pomimo iż odrzucają oni Chrystusa i przez to pozostają bezbożnymi, ani na chwilę nie zabezpieczają ich przed wiecznym piekłem. Prawie każdy naturalny człowiek, który słyszy o piekle, schlebia sobie, że go to nie spotka. Polega na sobie, iż jest bezpieczny. Chlubi się tym, czego dokonał, tym, co robi, bądź co zamierza uczynić. Każdy układa w swym umyśle plany, jak uniknąć wiecznego potępienia i schlebia sobie, że dobrze się przed nim zabezpiecza i że jego kalkulacje nie zawiodą. Oczywiście słyszą, że niewielu będzie zbawionych i że większa część ludzi, którzy przedtem umarli, poszła do piekła. Lecz każdy wyobraża sobie, że ułoży sprawy lepiej niż inni i uniknie przez to wiecznego potępienia. Nie mam zamiaru iść do piekła, do miejsca kaźni, mówią sobie. Mają zamiar skutecznie zatroszczyć się i zarządzić sprawami tak, aby nie upaść. Na próżno jednak głupie dzieci oszukują samych siebie w swych kalkulacjach. Są pyszni w swej sile i mądrość pokładaną w czymś podobnym do cienia. Większa część tych, którzy żyli, mając te same środki łaski, a teraz już umarli, niewątpliwie poszła do piekła. Nie dlatego, że nie byli tak mądrzy jak ci, którzy jeszcze żyją, i nie dlatego, że nie układali sobie spraw tak dobrze, by zabezpieczyć się przed piekłem. Gdybyśmy mogli porozmawiać z nimi i spytać ich jednego po drugim, czy kiedy za życia słyszeli o piekle, spodziewali się, że ono ich spotka, to niewątpliwie usłyszelibyśmy odpowiedź przeczącą. Nie, nigdy nie miałem zamiaru znaleźć się tu. Planowałem inaczej w swojej głowie. Myślałem, że dobrze mi się ułoży. Myślałem, że mam dobry plan. Miałem zamiar skutecznie się o to zatroszczyć. Lecz to przyszło na mnie nieoczekiwanie. Nie spodziewałem się tego wtedy. A to nadeszło jak złodziej. Śmierć mnie przechytrzyła. Gniew Boży szybko mnie dosięgnął. O, moja przeklęta głupota! Schlebiałem sobie i zadowalałem się próżnymi marzeniami o tym, co będę później robił. A kiedy mówiłem pokój i bezpieczeństwo, wtedy nadeszła na mnie nagła zguba. Po dziesiąte. Bóg nie nałożył na siebie jakiegokolwiek zobowiązania. Nie związał się żadną obietnicą, by zachować jakiegokolwiek cielesnego człowieka przed piekłem. Nawet przez chwilę. Bóg z całą pewnością nie dał żadnej innej obietnicy, czy to życia wiecznego, wybawienia, bądź zachowania przed tą wieczną zgubą,
poza tym, co zawarte jest w przymierzu łaski, obietnicami danymi w Chrystusie, którym wszystkie obietnice są tak i amen. Na pewno jednak żadne obietnice przymierza łaski nie interesują tych, którzy nie są dziedzicami przymierza, którzy nie wierzą w żadne obietnice i nie są zainteresowani pośrednikiem przymierza. Dlatego też, bez względu na to, czy ktoś w swej wyobraźni zwodzi się rzekomymi obietnicami danymi ludziom cielesnym, którzy usilnie i szczerze poszukują i kołatają, jest jasne i oczywiste, że bez względu na wszystkie wysiłki religijne podejmowane przez naturalnego człowieka, bez względu na modlitwy, jakie wypowiada i o ile nie zawierzy Chrystusowi, Bóg nie ma względem niego żadnego zobowiązania. Żadnego zobowiązania, by przez moment zachować go przed wieczną zgubą. Tak to jest, że Bóg trzyma ludzi cielesnych w swej dłoni nad czeluścią piekielną. Zasłużyli na ogień piekielny i są już nań skazani. Bóg zaś jest strasznie rozgniewany. Jego gniew na nich jest tak samo wielki, jak gniew wobec tych, którzy już cierpią męki jego straszliwego gniewu w piekle i nie uczynili w najmniejszym stopniu niczego, aby uśmierzyć ten gniew. Bóg nie jest w najmniejszym stopniu związany jakąkolwiek obietnicą, by powstrzymać ich chociaż przez chwilę. Diabeł czeka na nich. Piekło rozwiera na nich swą paszczę. Płomienie gromadzą się i błyskają wokół nich i z pewnością dosięgłyby ich i pochłonęły. Ogień powstrzymywany w ich sercach próbuje wybuchnąć płomieniem. Oni zaś nie są zainteresowani pośrednikiem. Nie mają żadnych dostępnych środków, które mogłyby ich zabezpieczyć. Krótko mówiąc, nie mają żadnej ucieczki, niczego, czego mogliby się uchwycić. Jedynie arbitralna wola Boga ciągle jeszcze zachowuje ich w każdej chwili oraz niczym niezwiązana cierpliwość rozdrażnionego Boga. W jaki sposób, w praktyczny sposób możemy zastosować te myśli? Ten straszny temat może być wykorzystany dla obudzenia osób nienawróconych w tym zgromadzeniu. To, co słyszeliście, jest udziałem każdego z was, kto nie jest w Chrystusie. Ten świat nędzy, ten udział w ogniu siarki, stoją przed tobą otworem. Istnieje straszliwa czeluść płomieni gniewu Bożego. Piekło jest szeroko otwarte, ty zaś nie masz na czym stanąć, ani czego uchwycić się. Pomiędzy tobą a piekłem nie ma niczego oprócz powietrza. Podtrzymuje cię jedynie moc i upodobanie Boga. Prawdopodobnie nie zwracasz na to uwagi. Siedzisz i stwierdzasz, że nie jesteś w piekle, lecz nie widzisz w tym ręki Boga. Spójrz jednak na inne rzeczy, takie jak dobry stan zdrowia, swą dbałość o własne życie oraz środki, jakie wykorzystujesz, aby żyć w zdrowiu. Jednak te rzeczy są niczym. Gdyby Bóg odsunął swą rękę, rzeczy te nic by ci nie pomogły i nie zabezpieczyłyby cię przed upadkiem, tak samo jak powietrze nie powstrzymuje osoby w nim zawieszonej. Twoja nieprawość sprawia, że jesteś ciężki jak ołów i ciągnie cię w dół z powodu wielkiego ciężaru do piekła. A gdy Bóg by cię puścił, natychmiast wpadłbyś i szybko pogrążył się w bezdennej czeluści. A twoje zdrowie i starania i przezorność, najlepszy żal za grzechy oraz cała twa sprawiedliwość nie mogą cię powstrzymać przed upadkiem w ogień piekielny. Tak samo jak pajęczyna nie może powstrzymać spadającej skały. Gdyby nie suwerenne upodobanie Boże, ziemia nie nosiłaby ciebie ani przez chwilę, gdyż jesteś dla niej ciężarem,
Stworzenie jęczy z powodu Ciebie, gdyż stworzenie jest poddane w niewolę z powodu Twego skażenia, nie z własnej woli. Słońce niechętnie świeci nad Tobą, by dać Ci światło, abyś służył grzechowi i szatanowi. Ziemia niechętnie wydaje swój plon, aby zaspokoić Twe pożądliwości i jest zmuszona być sceną Twej nieprawości, którą na niej popełniasz. Powietrze służy Ci niechętnie, aby zapewnić Ci oddychanie dla podtrzymywania płomienia życia w Twoim ciele, podczas gdy Ty trwonisz życie na służbę przeciwnikom Boga. To, co stworzył Bóg, jest dobre. Zostało stworzone dla ludzi na służbę Bogu i niechętnie służy do czegoś innego, jęcząc, gdy jest niewłaściwie używane. Używane do celów tak jawnie sprzecznych ze swą naturą i celem. Świat wyplułby Cię, gdyby nie suwerenna ręka tego, który poddał go w nadziei. Czarne chmury Bożego gniewu wiszą bezpośrednio nad waszymi głowami, wypełnione straszliwą burzą i błyskawicami. A gdyby nie powstrzymująca ręka Boga, natychmiast zerwałyby się one nad tobą. Suwerenne upodobanie Boga powstrzymuje na ten czas silny wiatr, który w przeciwnym wypadku zerwałby się z wściekłością, a zguba twa nadeszłaby niczym huragan. Byłbyś wtedy niczym plewy na letnim klepisku. Gniew Boży jest jak ogromna ilość wody spiętrzonej tamą, która podnosi się coraz wyżej i wyżej, aż wreszcie znajdzie ujście. Im dłużej powstrzymuje się bieg rzeki, tym gwałtowniej i potężniej biegnie po przerwaniu zaporu. Prawdą jest, że sąd z powodu Twych złych czynów nie został do tej pory wykonany. Potoki pomsty Bożej zostały powstrzymane, lecz Twa wina nieustannie się powiększa i z każdym dniem zaskarbiasz sobie coraz więcej gniewu. Wody nieustannie się podnoszą, stają się coraz potężniejsze i nic oprócz Bożego upodobania nie powstrzymuje tych wód, które w innym wypadku nie chciałyby być powstrzymywane i mocno naciskają, by zerwać się. Gdyby Bóg zdjął swą rękę ze śluzy, natychmiast otworzyłaby się i wściekłe wody srogości i gniewu Bożego zerwałyby się z niewyobrażalną gwałtownością i dosięgłyby Ciebie z wszechmocną siłą. Nawet gdyby Twa siła była 10 000 razy większa niż siła najpotężniejszych demonów piekielnych, na nic by się nie zdała i nie mógłbyś znieść tego naporu. Łuk gniewu Bożego jest przygotowany, strzała jest gotowa, przyłożona do cięciwy, a sprawiedliwość kieruje strzałę w Twoją stronę. Napina łuk i nic innego jak tylko upodobanie Boga, rozgniewanego Boga, bez żadnej obietnicy czy zobowiązania. Powstrzymuje strzałę w każdej chwili, aby nie skąpać jej w Twojej krwi. W ten sposób Wy wszyscy, którzy nigdy nie przeszliście wielkiej przemiany serca, potężną mocą Ducha Bożego działającego w Waszych duszach, Wy wszyscy, którzy nigdy nie narodziliście się na nowo, którzy nie jesteście nowymi stworzeniami, powstałymi z umarłych grzechach do nowego życia, którzy wcześniej nie doświadczyliście światła ani życia, jesteście w rękach rozgniewanego Boga. Bez względu na to, jak poprawicie swe życie i w jak wielu dziedzinach oraz bez względu na uczucia religijne, jakie żywicie oraz formę religijności, jaką kultywujecie w swych rodzinach, pokojach i przed ludźmi, nic innego jak tylko upodobanie Boże chroni Cię przed natychmiastowym pochłonięciem na wieczną zgubę. Bez względu na to, jak bardzo opierasz się prawdzie, którą teraz słyszysz, stopniowo będziesz o niej przekonywany aż do końca. Popatrz na tych, którzy odeszli, będąc w podobnych okolicznościach, w jakich Ty się teraz znajdujesz.
Zrozum, że tak było, gdyż w przypadku większości z nich ich zguba nadeszła nagle, kiedy niczego się nie spodziewali i kiedy mówili pokój i bezpieczeństwo. Teraz widzą, że te rzeczy, od których uzależniali swój pokój i bezpieczeństwo, nie były niczym innym jak tylko ulotnym powietrzem i pustym cieniem. Bóg, który cię trzyma nad czeluścią piekła, tak jak trzyma się pająka lub jakiegoś obrzydliwego insekta nad ogniem, brzydzi się tobą i jest strasznie rozgniewany. Jego gniew jest wobec ciebie jak płonący ogień. Patrzy na ciebie jak tego, który nie zasługuje na nic innego, jak tylko na wrzucenie do ognia. On ma zbyt czyste oczy, by znieść twój widok. Jesteś 10 000 razy bardziej obrzydliwy w jego oczach, niż najbardziej znienawidzony, jadowity wąż w twoich. Obraziłeś go nieskończenie bardziej, niż zatwardziały buntownik swego księcia. A jednak nic innego, jak tylko jego ręka, powstrzymuje cię cały czas przed wpadnięciem w ogień. Tego, że nie poszedłeś do piekła zeszłej nocy, nie należy przypisywać niczemu innemu, jak tylko temu, że pozwolono ci obudzić się ponownie na tym świecie, po tym jak zamknąłeś oczy do snu. I nie ma żadnego innego powodu, dla którego nie wpadłeś jeszcze do piekła, odkąd powstałeś dzisiaj rano, jak tylko ten, że to Boża ręka cię podtrzymuje. Nie ma żadnego innego powodu, dla którego nie zostałeś wrzucony do piekła, odkąd usiadłeś tutaj, w miejscu, gdzie jest głoszone Słowo Boże, prowokując jego czyste oczy przez swe grzeszne, nieprawe oddawanie mu czci. Tak, nie istnieje nic innego, czym można by wyjaśnić to, że w tej chwili nie zostałeś wrzucony do piekła. O grzeszniku, rozważ straszliwe niebezpieczeństwo, w jakim się znajdujesz. Jest to wielki piec gniewu, szeroka i bezdenna czeluść, pełna ognia gniewu, nad którą trzyma cię ręka tego Boga, którego gniew jest skierowany przeciwko tobie, w takim samym stopniu jak wobec wielu z tych, którzy potępieni są w piekle. Wisisz na cienkiej nici, zaś płomienie Bożego gniewu płoną wokół niej, mogąc ją w każdej chwili zająć i przepalić. Ty zaś nie jesteś zainteresowany tym, by mieć pośrednika, czy czegokolwiek, czego mógłbyś się chwycić, by się ratować. Nic, aby odwrócić płomienie gniewu, nic swojego, niczego, co zrobiłeś, ani co możesz zrobić, by nakłonić Boga, by cię choć przez chwilę oszczędził. Dlatego też rozważ dokładniej następujące myśli. Pierwsza myśl. Czyj to jest gniew? Jest to gniew nieskończonego Boga. Gdyby to był tylko gniew człowieka, nawet gdyby ten człowiek był najpotężniejszym księciem, nie trzeba byłoby za bardzo zwracać na to uwagi. Ludzie bardzo boją się gniewu królów, szczególnie władców absolutnych, którzy mają mienie i życie swych poddanych całkowicie w swojej mocy i mogą tym rozporządzać wedle własnego uznania. Gniew króla jest jak ryk lwa. Kto go rozgniewa, grzeszy przeciwko duszy swojej. Przypowieści 20. Poddany, który bardzo rozgniewa swego księcia, będzie cierpiał najgorsze tortury, jakie sztuka ludzka może wymyśleć, bądź jakie siła człowieka może zadać. Lecz najwięksi ziemscy mocarze w swym największym majestacie i mocy, kiedy wzbudzają największe przerażenie, są jedynie słabymi, pożałowania godnymi robakami z prochu w porównaniu z wszechmocnym Stwórcą i Królem nieba i ziemi. Oni niewiele mogą zrobić, kiedy są najbardziej rozgniewani, kiedy dają upust swej najstroższej wściekłości. Wszyscy królowie ziemscy są przed Bogiem niczym koniki polne. Są oni niczym
a nawet mniej niż niczym. Zarówno ich miłość, jak i nienawiść są godne pogardy. Gniew wielkiego króla królów jest na tyle większy od ich gniewu, na ile jest większy jego majestat. Łukasza 12, od 4 do 5 ma zapisane słowa Pana Jezusa. A ja wam powiadam, moi przyjaciele, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic uczynić nie mogą. Ale powiem wam, kogo się macie bać? Bójcie się tego, który po tym, gdy zabije, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam, tego się bójcie. Druga myśl jest taka. Zawziętość Bożego gniewu, na który jesteś narażony, zastanówmy się nad nią. Często czytamy o płomiennym gniewie Boga, jak na przykład w Księdze Izajasza 59:18. Według ich uczynków odpłaci swoim przeciwnikom zawziętością. Również w Księdze Izajasza 66:15. Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, a także w wielu innych miejscach. W Księdze Objawienia 19:15 czytamy o kadzi wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Te słowa są w najwyższym stopniu przerażające. Gdyby było powiedziane jedynie o gniewie Boga, słowa implikowałyby coś, co jest niesłychanie straszne. Ale jest napisane zawziętość i gniew Boga. Zawziętość Boga. Srogość Jahwe. Och, jakie to musi być straszne. Któż może wypowiedzieć bądź pojąć, co niosą z sobą takie wyrażenia? Ale to jest również zawziętość i gniew Wszechmogącego Boga. Jakby w tym, co zawziętość Jego gniewu powinna dokonać, była ogromna manifestacja Jego wszechmocnej siły. Tak jakby wszechmoc miała być jakby rozcieczona i sprawowana. Tak jak ludzie zwykli są okazywać swą siłę i zawziętość swojego gniewu. Och, jakie to wobec tego będą tego konsekwencje? Cóż stanie się z biednymi robakami, które będą musiały to cierpieć? Czyje ręce mogą być mocniejsze? Czyje serce może to znieść? W jaką straszną, niewymowną i niewyobrażalną głębię nędzy musi się zanurzyć biedne stworzenie, które będzie temu poddane? Rozważcie to wy, którzyście tu obecni i wciąż nieodrodzeni. To, że Bóg wykona zawziętość swego gniewu, oznacza, że wykona go bez żadnego miłosierdzia. Kiedy Bóg zobaczy niewymowną nędzę twojej sytuacji i twoje udręki, zupełnie nieproporcjonalne do twojej siły, i zobaczy, jak skruszona jest twa biedna dusza, jak bardzo jest jakby zatopiona w nieskończonej rozpaczy, to nie okaże ci żadnego współczucia, nie umniejszy realizacji swego gniewu, ani w najmniejszym stopniu nie podniesie swej ręki. Nie będzie żadnego umiarkowania ani zmiłowania. Nie powstrzyma też Bóg swego wichru. Nie będzie miał względu na twe dobro. Zupełnie też nie będzie go obchodziło, czy czasem nie cierpisz zbyt wiele w jakimkolwiek innym sensie, jak tylko abyś nie cierpiał ponad wymaganie jego surowej sprawiedliwości. Nic nie będzie ujęte. Dlatego też będzie tak trudno to znieść. W Księdze Ezechiela 8:18 pisze: dlatego i ja postąpię w gniewie, ani nie oszczędzi ich moje oko, ani nie zlituję się.
a gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich. Teraz Bóg stoi gotowy, by się nad tobą ulitować. Dzisiaj jest dzień zmiłowania. Teraz możesz wołać z pewną obietnicą uzyskania zmiłowania. Kiedy jednak dzień miłosierdzia minie, wasze najbardziej rozpaczliwe i żałosne wołania i krzyki będą na próżno. Wówczas będziecie całkowicie zgubieni i odrzuceni przez Boga, bez żadnego względu na wasze dobro i szczęście. Bóg nie użyje was do żadnego innego celu, jak tylko do tego, abyście przez wieki cierpieli ból. Będziecie istnieć tylko do tego celu, gdyż będziecie naczyniami gniewu przygotowanymi do wiecznej zguby i nie będzie żadnego innego użytku z takich naczyń, jak tylko ten, by były napełnione gniewem do końca. Bóg będzie daleki od zmiłowania się nad tobą, kiedy będziesz do Niego wołał, jak pokazane jest to w stwierdzeniu, że będzie, przypowieści 1 rozdział, 25 wiersz, śmiać się i szydzić. Jakże straszne są słowa w Księdze Izajasza 63:3, które są słowami potężnego Boga. Ja rozdepczę ich w swym gniewie i podepczę ich w mej zapalczywości. Ich krew zbryzga moje szaty i splamię całe swe odzienie. Nie można chyba wyobrazić sobie słów, które niosą z sobą większą manifestację tych trzech rzeczy, mianowicie pogardy, nieskończoności i zapalczywości gniewu. Jeśli będziecie wołać do Boga, by się nad wami zlitował w tamtym czasie, będzie On tak daleki od zlitowania się nad wami, w waszym pożałowania godnym stanie, bądź okazania wam najmniejszego względu czy łaski, że zamiast tego jedynie podepcze was. I pomimo, iż będzie wiedział, że nie możecie znieść ciężaru wszechmocy stąpającej po was, to jednak nie będzie miał na to względu, lecz zmiażdży was pod swymi stopami bez litości. Wyciśnie z was krew i sprawi, że ona wycieknie i zbryzga jego szaty, plamiąc całe jego odzienie. Nie tylko, że będzie na was kierował zapał swego gniewu, ale także będzie miał was w najwyższej pogardzie. Nie będzie dla was żadnego odpowiedniego miejsca, jak tylko pod jego stopami, aby być rozdeptanymi jak uliczne błoto. Zastanówmy się teraz nad nędzą, na jaką grzesznicy są narażeni. Nędza, na jaką jesteście narażeni, jest taka, że Bóg będzie was nią trapił po to, aby pokazać, jaki jest gniew Jahwech. Bóg w swym sercu ma zamiar pokazać aniołom i ludziom zarówno to, jak wspaniała jest Jego miłość, jak i to, jak straszliwy jest Jego gniew. Czasami ziemscy królowie chcą pokazać, jak straszny jest ich gniew poprzez najcięższe kary, jakimi karzą tych, którzy ich rozgniewali. Nebukadnezar, ów potężny i dumny władca Imperium Chaldejskiego, chciał pokazać swój gniew, kiedy rozcieczyli go Szadrach, Meszak i Abednego. I stosownie do tego wydał rozkazy, aby rozpalić piece 7 razy bardziej, niż je przedtem rozpalano. Niewątpliwie jego zapalczywość podniosła się do najwyższego poziomu, na jaki sztuka ludzka mogła ją wznieść. Ale wielki Bóg chce również okazać swój gniew i wywyższyć swój straszliwy majestat i potężną moc przez najcięższe cierpienia swych wrogów. Rzymian 9:22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swą moc, znosił z wielką cierpliwością naczynia gniewu przeznaczone na zagładę. Rozumiejąc, że taki jest jego zamysł oraz to, co ustanowił, aby okazać, jak straszliwy
jest niepohamowany gniew, zawziętość i zapalczywość Jahwe, wiedz, że On wykona to skutecznie. Zostanie wykonane i pokazane coś, czego widok będzie rzeczą straszną, kiedy potężny i rozgniewany Bóg powstanie i wykona swą straszliwą pomstę nad biednym grzesznikiem i kiedy ów nędznik będzie cierpiał nieskończony ciężar i moc jego oburzenia, wtedy Bóg wezwie cały wszechświat, by ujrzał straszliwy majestat i potężną moc, jaką w tym okaże. Izajasza 33:12. I ludy będą spalone na wapno, ścięte jak ściernie, które spłoną w ogniu. Słuchajcie, wy dalecy, czego dokonałem, i poznajcie, wy bliscy, moją moc. Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło budników. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Tak będzie z wami, którzy nie jesteście nawróceni. Jeśli będziecie w tym trwać, nieskończona moc i majestat, a także okropność wszechmocnego Boga będzie wywyższona na was w niewypowiedzianej sile waszych mąk. Będziecie dręczeni w obecności świętych aniołów i w obecności baranka. A kiedy będziecie w tym stanie cierpienia, uwielbieni mieszkańcy niebios przyjdą i będą patrzeć na straszliwy widok, aby ujrzeć, jaki jest gniew i zawziętość Wszechmogącego. A kiedy to ujrzą, upadną i oddadzą cześć tej wielkiej mocy i majestatowi. Izajasz 66:23. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. A gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie, i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Zastanówmy się, jaki jest Boży gniew. Jest to gniew wieczny. Rzeczą straszliwą byłoby doświadczenie na sobie tej zawziętości i gniewu Wszechmogącego Boga choćby przez chwilę. Lecz będziecie musieli znosić go przez całą wieczność. Nie będzie końca tej w najwyższym stopniu straszliwej nędzy. Kiedy spojrzysz w przyszłość, ujrzysz przed sobą nieskończenie długie, nieograniczone trwanie. Pochłonie to twoje myśli i napełni zdumieniem twoją duszę. Będziesz rozpaczał, gdyż absolutnie nigdy nie będzie żadnego wybawienia, żadnego końca, żadnej ulgi, żadnego wypoczynku. Będziesz wiedział z całą pewnością, że musisz znosić to przez długie wieki, miliony, milionów wieków, zmagając się i walcząc z tą wszechmocną, nieznającą. Będziesz wiedział z całą pewnością, że musisz znosić to przez długie wieki, miliony, milionów wieków, zmagając się i walcząc z tą wszechmocną, nieznającą litości wieczną pomstą. A gdy już wiele wieków spędzisz w ten sposób, będziesz wiedział, że to jest tylko punkt w porównaniu z tym, co jeszcze pozostało. Tak więc twoja kara będzie rzeczywiście nieskończona. Och, któż może wysłowić, w jakim stanie jest dusza znajdująca się w takich okolicznościach? Wszystko, co możemy powiedzieć, daje o tym jedynie blade pojęcie. Jest to rzecz niewypowiedziana i nie do pomyślenia, gdyż któż zna moc gniewu Bożego? Jakże okropny jest stan tych, którzy codziennie, w każdej godzinie stoją przed niebezpieczeństwem tego wielkiego gniewu i nieskończonej nędzy. Lecz jest to straszny przypadek każdej duszy, w tym zgromadzeniu, która nie jest zrodzona na nowo. Bez względu na to, jak bardzo jesteście moralni,
i ściśle przestrzegacie zasad, trzeźwi czy religijni, obyście chcieli rozważyć tą myśl, wy, starzy i młodzi. Jest powód, by sądzić, że wielu w tym zgromadzeniu, którzy teraz słuchają tych słów, będzie doświadczać tej nędzy przez całą wieczność. Nie wiemy, którzy to są, ani w jakich miejscach teraz siedzą, ani co teraz myślą. Być może siedzą teraz spokojnie i słuchają tych wszystkich rzeczy bez zbytniego niepokoju i schlebiają sobie, że ich to nie dotyczy, obiecując sobie, iż na pewno tego unikną. Gdybyśmy wiedzieli, że jest jedna osoba, tylko jedna osoba w całym zgromadzeniu, która zostanie poddana tej nędzy, jakaż straszna byłaby sama myśl o tym. Gdybyśmy wiedzieli, kto to jest, jakże okropny byłby widok takiej osoby. Cała reszta zgromadzenia mogłaby podnieść pełen żalu, gorzki płacz nad tą osobą. Ale straszne to jest. Zamiast jednej osoby, ilu będzie najprawdopodobniej wspominać te słowa w piekle? Byłoby cudem, gdyby niektórzy z obecnych tu nie znaleźli się w piekle w niedługim czasie, nawet przed końcem tego roku. Nie byłoby cudem, gdyby pewne osoby siedzące teraz spokojnie w tym domu zgromadzeń, w zdrowiu, spokojnie i bezpiecznie znalazły się tam, zanim zacznie świtać. Ci z was, którzy do końca będą trwać w nieodrodzonym stanie, którzy zachowani będą najdłużej przed piekłem, znajdą się tam niebawem. Wasza zguba nie drzemie, nadejdzie szybko. Oraz z wszelkim prawdopodobieństwem nagle na wielu z was. Macie powód, aby się dziwić, że jeszcze nie jesteście w piekle. Taki jest niewątpliwie stan niektórych z tych, których widujecie i których znacie, którzy nigdy nie zasługiwali na piekło bardziej niż wy i o których aż do niedawna wydawało się, że powinni żyć tak samo, jak i wy teraz. Ich przypadek jest poza wszelką nadzieją. Oni płaczą w niezmiernej nędzy i doskonałej rozpaczy. Lecz wy, oto jesteście w krainie żyjących i w domu zgromadzeń i macie szansę osiągnąć zbawienie. Czego by nie dały te biedne, potępione dusze za jednodniową szansę, jaką wy teraz macie? Teraz stoisz przed niezwykłą szansą. Oto dzień, w którym Chrystus szeroko otworzył drzwi miłosierdzia i stoi, wołając i wzywając donośnym głosem biednych grzeszników. Oto dzień, w którym wielu przychodzi do Niego i gwałtem zdobywa Królestwo Boże. Codziennie wielu przychodzi ze wschodu, zachodu, północy i południa. Wielu, którzy ostatnio byli jeszcze w tym samym nędznym stanie, w którym wy jesteście, a teraz są szczęśliwi, mają serca napełnione miłością do Tego, który ich umiłował i obmył z grzechów swoją krwią i radują się nadzieją chwały Bożej. Jak okropną rzeczą jest być pozostawionym w takim dniu. Widzieć tak wielu innych ucztujących, samemu zaś cierpieć męki ginąc. Widzieć tak wielu radujących się i śpiewających z powodu radości w sercu, samemu mając powód do rozpaczy, z żalu w sercu oraz jęków z powodu utrapienia ducha. Jak możecie odpoczywać choćby przez chwilę będąc w takim stanie? Czy wasze dusze nie są tak cenne jak dusze tych ludzi, którzy codziennie przychodzą do Chrystusa? Czyż nie ma tutaj wielu takich, którzy przez długi czas żyli w świecie i aż do dzisiejszego dnia nie są narodzeni na nowo? Którzy są obcy społeczności Izraela i nic innego nie uczynili przez całe swe życie, jak tylko zaskarbili sobie gniew na dzień gniewu? Och, ludzie! Wasz przypadek jest w szczególny sposób niezmiernie niebezpieczny. Wasza wina i zatwardziałość serca są niezmiernie wielkie. Czy teraz widzicie, jak wiele osób w waszym wieku odeszło w tym cudownym okresie wspaniałego udzielenia Bożego miłosierdzia? Musicie zbadać siebie samych i całkowicie obudzić się ze snu,
nie możecie znieść srogości i gniewu nieskończonego Boga. Także wy, młodzieńcy i młode dziewczęta, czy zlekceważycie ten cenny czas, którym teraz się cieszycie? Kiedy tak wiele innych osób w waszym wieku odrzuca wszystkie młodzieńcze próżności, zdążając tłumnie do Chrystusa, macie właśnie teraz niezwykłą szansę. Ale jeśli ją zlekceważycie, wkrótce będzie z wami tak, jak z tymi osobami, które spędziły wszystkie cenne dni swej młodości w grzechu. A gdy przychodzi moment ich przejścia do tamtego świata, są zaślepione i zatwardziałe. Także wy, dzieci, które nie jesteście nawrócone, czyż nie wiecie, że idziecie do piekła? Aby znosić straszny gniew tego Boga, który teraz gniewa się na was każdego dnia i każdej nocy? Czy chcecie zadowolić się byciem dziećmi diabła, kiedy tak wiele innych dzieci w kraju stało się świętymi i szczęśliwymi dziećmi Króla Królów? Niech więc każdy, kto jest jeszcze bez Chrystusa i który wisi nad czeluścią piekła, czy to starsi mężczyźni i kobiety, czy w średnim wieku, czy młodzi bądź dzieci, posłuchajcie teraz głośnych wezwań Bożego Słowa i opatrzności. Ten przyjemny rok od Pana, dzień tak wielkiej łaski dla niektórych, będzie niewątpliwie dniem tak samo wielkiej pomsty dla innych. Serca ludzkie zatwardzają się, a ich winy zwiększają się szybko w takim dniu jak ten, jeśli zaniedbują swe dusze. Nigdy nie było tak wielkiego niebezpieczeństwa wydania takich osób na zatwardziałość serca i zaślepienie umysłu. Wydaje się, że Bóg pośpiesznie zgromadza swych wybranych ze wszystkich części kraju i świata i prawdopodobnie będzie zbawiona większa część osób dorosłych niż kiedykolwiek indziej. Zostaną oni przyprowadzeni w niedługim czasie i będzie tak, jak było z wielkim wylaniem ducha na Żydów w czasach apostolskich. Osiągną to wybrani, zaś reszta zostanie zaślepiona. Jeśli tak będzie z tobą, będziesz wiecznie przeklinał ten dzień i będziesz przeklinał dzień, w którym się urodziłeś, by widzieć czas takiego wylania Bożego Ducha. I będziesz żałował, że nie umarłeś i nie poszedłeś do piekła, zanim to zobaczyłeś. Teraz mamy niewątpliwie taki czas, jak za dni Jana Chrzciciela. Siekiera jest przyłożona w niezwykły sposób do korzeni tych drzew, aby każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostało ścięte i wrzucone do ognia. Dlatego też niech każdy, kto jest Chrystusowy, obudzi się teraz i ucieka przed gniewem, który ma nadejść. Gniew Boga Wszechmogącego niewątpliwie ciąży nad sporą częścią tego zgromadzenia. Niech każdy ucieka z Sodomy. Pośpieszcie się i uciekajcie, gdyż chodzi o wasze życie. I nie patrzcie za siebie. Uciekajcie w góry, aby was nie pochłonął ogień. Dzisiaj otworzymy Hebrajczyków, 13 rozdział. 13 rozdział i zaczniemy. 13 rozdział, od 7 wiersza. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Zachęta, którą apostoł Paweł kieruje do wierzących Żydów w wierszu 7 jest taka, aby pamiętali i naśladowali dobre instrukcje i przykłady swoich wodzów. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.
Poprzez określenie naśladowanie wiary apostoł wskazuje im, żeby trzymali się nauki Ewangelii, którą im zwiastowali ich wodzowie i aby od niej nie odstępowali, co czyniło wielu. Siłą jego argumentu jest Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Chrystus jest podstawą ich drogi życia. On jest podstawą ich nauczania i doktryny. I On jest podstawą ich wysiłków, całej ich pracy. Ponieważ tak jest, to powinni naśladować przykłady swoich przywódców i trzymać się nauki, którą przyjęli. Ponieważ Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jeżeli nadal uznają się za chrześcijan czy naśladowców Jezusa Chrystusa, to powinni trzymać się Ewangelii, którą przyjęli. Jezus Chrystus jest tym samym teraz, jakim był wtedy i dlatego chrześcijaństwo jest oczywiście takie samo. Nie było to coś innego wtedy, kiedy się nawrócili, a co innego teraz. Jeżeli Chrystus i chrześcijaństwo są niezmienne, to i oni również muszą być niezmienni, niezachwiani w swojej wierze i nie dać się zwodzić na żadną stronę różnym doktrynom i naukom. Wynika to z następnego wiersza. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Kiedy jest powiedziane, że Chrystus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, to wczoraj oznacza cały czas przeszły. Dzisiaj cały czas teraźniejszy. A na wieki oznacza całą przyszłość. Od czasu teraźniejszego do wieczności. Jezus Chrystus jest taki sam teraz, jaki był zawsze i jaki będzie zawsze. W swojej boskiej naturze, ponieważ Chrystus jest jedną z osób Trójcy, to mieszka w nim boska natura i ma wszystkie cechy boskości. Jednym z tych atrybutów jest niezmienność. Chrystus w swojej ludzkiej naturze podczas chodzenia po ziemi nie był absolutnie niezmienny. Jednak ponieważ był połączony ze swoją boską naturą, to nie był podatny na wszystkie zmiany, jakie są podatne zwykłe ludzkie istoty. Na przykład jego natura była niezniszczalna i trwała. Chrystus jako człowiek miał początek w łonie dziewicy, potem wzrastał w mądrości i łasce. I przeżywał to wszystko, co przeżywają ludzie. Znosił głód, pragnienie, chód, byt, był torturowany w agonii, na krzyżu i wreszcie poniósł śmierć. Jednakże boska natura Chrystusa jest absolutnie niezmienna i nie jest podatna na najmniejsze odchylenia czy przemiany pod żadnym względem. Jest taka sama dzisiaj, jaka była przed stworzeniem świata. Była taka sama po przyjęciu przez Chrystusa ciała, jaka była przedtem. Kiedy urodził się w stajni i przechodził wiele zmian na ziemi, aż wreszcie wycierpiał straszną agonię w ogrodzie i mękę krzyża, to wszystko nie spowodowało żadnej zmiany w jego boskiej naturze. Potem, kiedy Chrystus został uwielbiony i zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, nie zmieniło to jego boskiej natury. Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Tak było i tak będzie zawsze. On jest wiecznym Zbawicielem. Było wiele typów Chrystusa, cieniów Chrystusa, którzy wskazywali na Niego przez jakiś czas, a potem umierali, na ich miejsce przychodzili inni, ale Chrystus trwa na wieki. Byli prorocy, którzy byli wzbudzani, a potem umierali. A po nich przychodzili inni. Mojżesz nie mógł trwać wiecznie z powodu śmierci. I przymierze, które on wprowadził, uległo przedawnieniu, aby dać miejsce innemu, które ustanowił Chrystus.
Jan Chrzciciel był wielkim prorokiem. Był zwiastunem Chrystusa. Tak jak Jutrzenka, zwiastun słońca, on również świecił jasno przez jakiś czas. Ale jego służba stopniowo ustawała i ustępowała miejsca służbie Chrystusa, tak jak gwiazda poranna stopniowo ustępuje miejsca wschodzącemu słońcu. W Jana 3,30 Jan Chrzciciel powiedział o Chrystusie: on musi wzrastać, a mnie musi ubywać. Ale służba Chrystusa nie kończy się nigdy. Kapłani w dawnych czasach również mieli zmienne i krótkotrwałe kapłaństwo. Aaron umarł i na jego miejsce wszedł jego syn Eleazar. Hebrajczyków 7,23 uczy nas, że tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten, to znaczy Chrystus, sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. To, co dotyczy kapłaństwa Chrystusa, jest wieczne. Przybytek, w którym kapłani wykonywali służbę kapłańską, był zbudowany przez człowieka i dlatego ten przybytek został zburzony. Chrystus jednak służy w świątyni i prawdziwym przybytku, który zbudował Pan, nie człowiek, tak jak uczy nas Hebrajczyków 8 rozdział 2 wiersz. Miejscem najświętszym, do którego wszedł Chrystus, było niebo. Jest to świątynia, która nie będzie nigdy zniesiona ani zburzona. Chrystus jest również wieczny w swojej roli jako król królów. Dawid i Salomon byli wielkimi królami i byli w pewnym sensie symbolem panowania Chrystusa. Ale śmierć położyła kres ich królestwu i wielkości. Było już wiele ziemskich królestw. Niektóre z nich panowały nad większą częścią świata, ale one upadły. Królestwo Chrystusa jest wieczne. Jego tron trwa na wieki wieków, jak uczy Hebrajczyków 1 rozdział 8 wiersz na przykład. Chociaż wszystkie inne królestwa będą zniszczone, królestwo Chrystusa pozostanie na wieki. O tym mamy pouczenie w 7 rozdziale Daniela 13-14 wiersz. Chrystus jest zupełnie i całkowicie wystarczający dla wszystkich zadań, jakich się podjął. Jego moc i mądrość, Jego miłość, wielkość i godność są wystarczające dla zbawienia grzeszników i podtrzymania i wzmacniania wierzących. On jest w stanie zbawić na wieki, ponieważ żyje na wieki. Jego życie jest bez końca i niezmienne. Na zawsze został przyjęty przez Ojca jako doskonała ofiara. Jest on ustawicznie godny i piękny w Jego oczach. Ofiara, którą złożył Chrystus i sprawiedliwość, którą ustalił, są wystarczające na wieki. Jego krew jest wystarczająca dla zmycia grzechu tak samo teraz, tak samo jak wtedy, kiedy jeszcze ciepła spływała z Jego ran. Jezus nadal reprezentuje takie samo nastawienie miłości, jakie prezentował zawsze. On od wieczności raduje się i od wieczności Jego radością była myśl o uratowaniu, o zbawieniu grzeszników. I nadal tak jest. Nigdy nie zmieniło się Jego pragnienie dokonania zbawienia. Podczas Jego życia tu na ziemi, nawet podczas tortur i agonii, jakie przeżywał w ogrodzie Getsemane, Jego radością było pośrednictwo dla grzeszników. Nawet podczas cierpienia na krzyżu zbawienie grzeszników było radością wystawioną przed Nim, jak uczy nas na przykład Hebrajczyków 12,2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę.
do dnia dzisiejszego. On się nie zmienił w swej gotowości przyjmowania i przygarnięcia w ramiona wszystkich, którzy przychodzą do Niego z wiarą. Jego miłość jest niezmienna, On kochał od wieczności, tak uczy nas Jeremiasz 31:3. I ta miłość będzie trwać wiecznie. Umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Jana 13:1. Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, w celu, do którego zmierza. Jego najwyższym celem jest chwała Boża, a szczególnie Jego celem jest utrwalenie Bożego majestatu, sprawiedliwości, świętości i szacunku dla Jego świętego prawa. On także działa w tym kierunku, aby spełniły się wszystkie obietnice nowego przymierza. Zostawił wielkie i drogie obietnice dla tych, którzy wierzą w Niego i zawsze je chętnie spełnia. Niebo i ziemia przeminą, zanim zawiedzie jedna z Jego obietnic. Jest tak szczególnie dlatego, że nie zmieniło się Jego nastawienie do Jego obietnic i nazywa się, tak jak w II Mojżeszowej 3:14, podobnie w II Mojżeszowej 6:3, jestem, który jestem. Chrystus objawił się dzieciom Izraela w niewoli egipskiej tym imieniem, po to, by zachęcić lud i powiedzieć im w ten sposób, że spełni swoje obietnice dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Chrystus nadal wypełnia wszystkie zadania związane z osiągnięciem wiecznego celu. Zawsze przyjmuje tych, którzy wierzą w Niego i nigdy ich nie odrzuci. Chrystus jest niezmienny w swoim wstawiennictwie za swój Kościół i ludzi. Hebrajczyków 7:25 uczy nas, że Chrystus żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Chrystus jest również niezmienny w zachowywaniu tych, którzy są Jego i zarządzaniu wszystkim ku ich dobru dotąd, aż dojdą do niebiańskiej chwały. Chrystus jest stały w troszczeniu się o nich pod każdym względem, również w przyszłym wieku. Przyjmie ich do swej wiecznej radości. Ta prawda, którą rozważamy teraz o niezmienności Chrystusa, może być użyta do obudzenia tych, którzy uważają się za chrześcijan. Możesz być pewny, że Chrystus wypełni swój sąd zapowiedziany dla ludzi bezbożnych. Chrystus zapowiada szczególnie srogą karę dla grzeszników Ewangelii. Chrystus oświadcza, że każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone w ogień. Mateusza 7:19. Wyjaśniając dzień sądu, Jezus mówi, że Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Mateusza 13:41-2. Chrystus sam oddzieli sprawiedliwych od bezbożnych, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów, stawiając sprawiedliwych po prawicy, a bezbożnych po lewicy. Do sprawiedliwych powie: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo. Ale do bezbożnych powie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Mateusza 25:31. Jeżeli chodzi o chrześcijan, którzy mówią: Panie, Panie, ale nie czynią woli Ojca w niebie, to Jezus ostrzega ich, że powie wyraźnie: nigdy was nie znałem,
Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Do głupich panien, które wzięły z sobą lampy, ale nie wzięły oleju z sobą, Chrystus mówi, że nie będą wpuszczone na wesele baranka, a wejdą z oblubieńcem tylko ci, którzy czuwają i są przygotowani. Mateusza 25, od 1 do 13. Jezus jasno powiedział, że jeśli ktoś przychodzi do Niego, a nie nienawidzi ojca, matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swojego życia, to nie może być Jego uczniem. Porównaj z Łukasza 14 rozdział, 26 wiersz. Do tych, którzy się wstydzą Jego przed ludźmi, mówi, że On się ich zaprze przed Ojcem Niebiańskim. Tak uczy Mateusza 10, rozdział 32 wiersz. Jezus wypowiedział te ostrzeżenia przeciwko bezbożnym, kiedy chodził po tej ziemi. Z tekstu w liście do Hebrajczyków dowiadujemy się, że On jest zawsze i będzie zawsze taki sam, jaki był wtedy. On się nie zmienił i te sądy, które wypowiedział, wypełni. Chrystus jest tak święty jak zawsze i Jego natura jest nadal przeciwna grzechowi, tak jak zawsze była. Niech żaden człowiek, który uważa się za chrześcijanina, a tak naprawdę jest bez Chrystusa, nie oszukuje samego siebie, myśląc, że może trwać w swej bezbożności i uniknąć potępienia. Sądy Chrystusa są sądami tego, który jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. To, co powiedział swoimi ustami, Jego ręka wykona. Kiedy Chrystus ukaże się w dzień sądu, a Ty staniesz przed Nim, to stwierdzisz, że w swoim sądzie jest dokładnie taki sam, jaki był w Biblii, kiedy ogłaszał te sądy. Dla tych, którzy przeżyli duchowe ożywienie, ale od tamtego czasu nawrócenia stali się leniwi i beztroscy, tą prawdę dotyczącą wiecznego, niezmiennego Chrystusa można rozważyć jako wykazanie waszego błędu. Ta prawda dotycząca wiecznego Chrystusa pokazuje wasz błąd. Postępujecie tak, jak gdyby Chrystus się zmienił, jakby nie trzeba było się Go już bać. Był czas, kiedy baliście się gniewu i niezadowolenia Chrystusa. Szukaliście Go, modliliście się codziennie i robiliście wszystko, aby się dowiedzieć od innych, co jest potrzebne, aby wzrastać w poznaniu Chrystusa. Dlaczego teraz was to tak mało obchodzi? Czy Chrystus się zmienił? Czy teraz jest mniej wartościowy? Czy już nie jest potrzebne poznawanie Go? Czy potrzebowaliście Go wtedy, a teraz już możecie się obejść bez Niego? Byliście wtedy, w momencie nawrócenia, jeżeli to było prawdziwe nawrócenie, tak bardzo uczuleni na grzech w swoim życiu, aby nie zawinić względem Boga i Chrystusa. Unikaliście grzechu i uciekaliście od tego, co jest zabronione w Jego świętym Słowie. Uważaliście, aby nie zaniedbać czytania Słowa i modlitwy, żeby bliżej poznawać Chrystusa. Teraz was to niewiele interesuje, albo wcale. Nie ma straży przed waszymi sercami ani ustami. Postępujecie tak, jakby Chrystus się zmienił, jakby On już nie był wrogiem grzechu. Prawda jest taka, że On jest tysiące razy większym wrogiem grzechu, niż wy to potraficie sobie wyobrazić. Wasze zrozumienie, kiedy szukaliście Chrystusa, było bardzo ograniczone w porównaniu z rzeczywistością Jego nienawiści do wszystkiego, co profanuje, zanieczyszcza Jego święte imię. Chrystus jest niezmienny, ale ty nie. To ty złamałeś przymierze z Nim. Ty poszedłeś za innymi bałwanami i inną Ewangelią. Chociaż Chrystus i Jego prawda są zawsze takie same, to dzisiaj są tłumy ludzi, którzy są pędzeni we wszystkich kierunkach, poprzez każdy wiatr doktryny. Wielu innych zostało zepsutych poprzez złe przyzwyczajenia i praktyki.
Każdy człowiek, który nie dotrzymuje przymierza z Chrystusem, odwraca się od tego, który pozostaje taki sam względem Ciebie od wieków. Prawdziwie pobożni mają być również napomnieni za odstępstwo od Chrystusa. Jest wielu takich, którzy byli żywi i podekscytowani w swoim życiu Chrystusem, teraz zaś są znudzeni i obojętni. Ich serca sięgały wyżyn w szukaniu Boga. Teraz uganiają się za rzeczami tego świata. Dlaczego macie być winni opuszczenia swego Odkupiciela, który się nie zmienił w swojej miłości do was? Jego wierność was nigdy nie zawiodła. Dlaczego jesteście mu niewierni? Jego miłość się nie zmniejsza i on tak samo się wami opiekuje i troszczy o was, aby was zachować, zaopatrzyć was i ochraniać was od nieprzyjaciół. Nie pozwólcie, aby wasze pragnienie służenia Chrystusowi zawiodło na ostatnim odcinku drogi. Kiedy się nawróciłeś, twoje serce było przepełnione miłością do Chrystusa. Ciągle rozmyślałeś o tym, co pochodzi od Chrystusa, a to rozmyślanie o Nim było dla Ciebie czymś słodkim. Stale o Nim rozmawiałeś i chętnie o Nim słuchałeś. Dlaczego teraz jest inaczej? Czy Chrystus jest teraz mniej wspaniały niż wtedy? Czy jest mniej godny Twojej miłości? Dla wszystkich, którzy są bez Chrystusa lub którzy odwrócili się od Niego, są tutaj w tym wierszu z Hebrajczyków słowa wielkiej zachęty, aby przyjść do Niego. Chrystus zaprasza was obietnicami, że was przyjmie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jeśli ktoś pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Fakt, że Chrystus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, zachęca was, aby uznać Jego zaproszenie jako ciągle ważne. Te zaproszenia, które Chrystus podał, kiedy chodzili po ziemi, są skierowane do Ciebie w ten sam sposób. Chrystus się nie zmienił. On jest taki sam, jak był zawsze. Kiedy słyszysz o zaproszeniu ze strony Chrystusa lub czytasz o tym w Słowie Bożym, to możesz je przyjąć tak, jak gdyby w tej właśnie chwili wychodziły z Jego własnych ust. Niezmienna natura Chrystusa pokazuje nam również, że Chrystus będzie taki sam w przyjmowaniu, jaki jest w zapraszaniu Ciebie. Nie będzie dwulicowy, pokazując przyjemne oblicze, kiedy Cię zaprasza, ale z grymasem na twarzy do tych, którzy odpowiadają na Jego zaproszenie. On jest zawsze taki sam. Jest łaskawy w swoim zaproszeniu. Będzie łaskawy w przyjęciu Ciebie. Jeżeli przybliżysz się do Niego, przyjmując Jego zaproszenie, Chrystus nie tylko zaprasza, ale obiecuje, że jeżeli przyjmiesz Jego zaproszenie, to Ciebie nie odrzuci. Powiedział: tego, kto do mnie przyjdzie, nie odrzucę precz. Ten, który jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki będzie taki sam w spełnieniu wszystkiego, co obiecał. Jest tu również wielka zachęta dla tych wszystkich, którzy przeżywają doświadczenia i trudności. Dla tych, którzy walczą z pokusami szatana, czytamy często, że Chrystus pokonał szatana i jego demony. Chrystus jest nadal taki sam. Dla tych, którzy są w duchowych ciemnościach z powodu własnej grzeszności, jest zachęta. Chrystus, Jezus, nadal może powiedzieć: odpuszczone są grzechy Twoje. On jest taki sam dzisiaj, jaki był wtedy. Ta prawda o niezmienności Pana Jezusa jest wielką zachętą dla tych, którzy żyją bogobojnie. Powinniście wziąć pod uwagę to, że macie niezmiennego Zbawiciela, który nie zmienił się w swojej miłości do was. On nadal będzie wykonywał swoje dobre dzieło w Twoim sercu. Będzie udoskonalał to, co jeszcze jest niedoskonałe. Zbawiciel obiecał Ci wielkie i wspaniałe błogosławieństwa na tym świecie. I to, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie wstąpiło w przyszłym świecie. Na podstawie Jego wiecznej natury możesz być pewny, że spełni to, co obiecał.
możesz pomyśleć o błogosławionej ofierze Chrystusa za ciebie na tym strasznym krzyżu i możesz się radować, że Jego miłość jest nadal taka sama jak wtedy. Możesz sobie przypomnieć z przeszłości głębokie objawienie Chrystusa i Jego chwały, kiedy objawił swoją miłość głęboko w twoim sercu. Możesz być pocieszony świadomością tego, że Jego miłość teraz jest tak samo wielka, jak była w tych momentach chwalebnego odkrycia. Możesz się również pocieszać tym, że masz w Chrystusie Jezusie niezmiennego przyjaciela. Stałość jest najbardziej pożądaną cechą w pewnym i niezawodnym przyjacielu. Możesz zobaczyć, jak wspaniała jest Jego przyjaźń, kiedy widzisz, jak traktował swoich uczniów. Jezus traktował ich jak łagodny ojciec, który troszczy się o swoje dzieci. W łagodny sposób ich pouczał, rozmawiał z nimi, współczuł im i często im pomagał. Był zawsze gotowy, by przebaczać ich upadki. Możesz się więc radować, że ten, który jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, będzie takim samym przyjacielem dla ciebie. Na podstawie niezmienności twojego Zbawiciela możesz być pewny, że Jego cele dla ciebie nie zawiodą. Chrystus jest wiecznie taki sam, więc ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi go do końca. Tak, jak On jest początkiem, tak będzie i dokończycielem i dokończeniem twojej wiary. Hebrajczyków 12 rozdział o tym mówi. Możesz być również pewny Jego ustawicznego wstawiennictwa za tobą. On nigdy nie przestanie wstawiać się za tobą. Dlatego możesz być pewny twojego niebiańskiego szczęścia. Radość nieba nie będzie ci nigdy odebrana, ponieważ Chrystus, którym są wszystkie bogactwa nieba, nie zmienia się. On będzie taki sam na wieki, a więc taka również będzie twoja wieczna radość i szczęście. Jak Chrystus jest niezmiennym Zbawicielem, tak samo jest twoim wiecznym dziedzictwem. Chociaż możesz utracić wszystkie ziemskie dobra, nie mogą ci zabrać Chrystusa. On cię nie zawiedzie. Możesz stracić wszystko, możesz stracić przyjaciół, majątek. Przyjdzie czas, że będziesz musiał się rozstać z tym wszystkim. Ale masz dziedzictwo, niebiański skarb, wart dziesiątki tysięcy razy więcej niż to wszystko. Ten skarb nigdy cię nie zawiedzie, ani nie będzie ci zabrany, ponieważ wszystkie wieczne bogactwa są w tym, który jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.